Hejka dzieciaki! Cześć! Witam Was na kanale Kocham Zabawki, a w dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam moje królestwo do robienia slajmów. Dzisiaj zrobimy sobie własnoręcznie slajmy. Pokażę Wam, jak w łatwy sposób możecie przygotować takiego slajma. Robiłam już na swoim kanale slajmy brokatowe, duże fluffy, naprawdę bardzo dużo slajmów zrobiłam, ale nie miałam jeszcze z takimi cekinami. Bardzo mi się takie cekiny podobają, więc na pewno dzisiaj sobie zrobimy z takimi cekinami i brokatem fantastycznego slajma. Do przygotowania slajma potrzebujemy sodę oczyszczoną, następnie potrzebujemy płyn do soczewek, no i ostatni produkt to jest klej przezroczysty w tubie. Oprócz tych trzech produktów, które przed chwilą Wam pokazałam, będzie potrzebny nam jeszcze duży półmisek, ponieważ tutaj wlejemy do środka dwie duże tuby kleju, no i oczywiście łyżeczka, aby całego slajma zamieszać. A tutaj nasi główni bohaterowie właśnie z tych pięknych rzeczy dzisiaj stworzymy slajma. Mam tutaj przepiękne cekiny, to są takie kwiaty w różnych kolorach. Dodatkowo mam tutaj takie okrągłe cekiny, no i oczywiście nasz brokat, mnóstwo kolorowego brokatu. Wybierzemy sobie z pewnością jakiś ładny brokat, jakiś ładny kolor i go dosypiemy do naszego slajma. Aby nasz slajm wyszedł, najpierw musimy zrobić aktywator. Wlewamy więc najpierw płyn do soczewek. Musimy go tutaj nalać dosyć dużo. Wlewamy go, wlewamy. Ok, wystarczy. I dosypujemy łyżeczkę sody oczyszczonej albo pół. Tak myślę, że możemy dodawać na oko. Oho, jeszcze troszeczkę wsypiemy. Myślę, że wystarczy. I teraz wszystko razem musimy wymieszać. Aktywator jest już skończony, dodałam tylko tutaj płynu do soczewek oraz pół łyżeczki sody. Teraz mogę go odstawić i zaczynam robić slajma. Drugi krok, musimy wlać do naszej misy klej przezroczysty. Ja mam tutaj aż dwie tuby kleju przezroczystego, ponieważ chcę uzyskać ogromnego slajma, więc wlewamy tutaj klej, wlewamy do środka. To dopiero będzie duży slajm, a teraz wybierzemy sobie cekiny i brokaty. Teraz zabieramy się za nasze kolorowe, piękne cekiny, a w sumie to są kwiaty. Wybiorę sobie na pewno kolor różowy, bardzo mi się podoba. Wow! I wsypię troszeczkę tych cekinek tutaj na mój talerzyk. Od razu to zrobię i za chwileczkę wsypię jeszcze kolejne kolory. O! Mam już różowe kwiatki, więc dosypię teraz troszeczkę pięknych zielonych oraz pomarańczowe, też są bardzo ładnie i je dosypię. Mój slime będzie przepiękny. Zobaczcie, ile mam kolorowych kwiatków, jakie są śliczne. I teraz wsypię je do naszej misy. W środku, pamiętajcie, znajduje się tylko klej. Wow, świetnie to wygląda, prawda? Ok, mam już tutaj kwiaty w środku i teraz je dokładnie wymieszam z klejem. Wow, super! Jak ładnie się ze sobą łączą. To będzie prawdziwy slime z pięknymi kwiatkami. Do naszych przepięknych kwiatków dosypię oczywiście jeszcze troszeczkę brokatu. O, właśnie tak! To będzie na pewno piękny połysk. Będzie nasz slime z pięknym połyskiem. I do tego te kwiaty. Na pewno będzie prześliczny. A już za chwileczkę dodamy aktywatora. Dodajemy teraz łyżeczkę naszego aktywatora. I zaczynamy mieszanie. Sprawdźmy, co się będzie działo. Slime powoli już powinien powstawać. O, no, już się robi coraz bardziej gęsty. O, świetnie. Dodam jeszcze troszeczkę aktywatora. Super. I powoli nasz slime powstaje. Zobaczcie, jak pięknie odrywa się od ścianek. To jest oznaka, że nasz slime z pewnością wyjdzie na 100%. Mm.
No i zobaczcie, nasz slime już jest prawie gotowy, pięknie odrywa się od ścianek, ale jeszcze musimy go troszeczkę wymieszać, tak aby ścianki naszego naczynia były zupełnie czyste, nie może się w ogóle nasz slime do nich przyklejać. Już naprawdę świetnie wygląda, ale teraz musimy mieszać i mieszać. Mój slime postał już sobie kilka minutek i teraz zobaczmy, czy jest gotowy. No, powiem Wam, że już wygląda świetnie. Widać, że konsystencja jest ok, więc wyciągnę go teraz z mojej miseczki i zobaczymy, jak tam z konsystencją. Wow, wygląda nieźle. Teraz tylko mojego slajma muszę troszeczkę wyrobić, pougniatać w dłoniach, aby wszystkie składniki, które dodałam tutaj, ze sobą się złączyły, ale powiem Wam szczerze, że ten slajm jest naprawdę prześliczny i przesłodki. Sprawdźmy teraz. Zobaczcie, jest genialny, po prostu jest naprawdę świetny. Te kwiaty pięknie się komponują w naszym slajmie. Dodatkowo ten brokat sprawia, że to jest idealny slajm dla każdej księżniczki. No i spójrzcie, zrobimy teraz test mojego slajma. Zobaczymy, jak potrafi się rozciągnąć. Wow, jak mocno! Jaki wielki slajm, zobaczcie! On jest naprawdę duży, a zrobiłam go tylko z tych dwóch tub kleju. No, wychodzi na to, że naprawdę jest ogromny, potrafi się świetnie rozciągać. Ja jestem zachwycona, ślicznie wygląda. Dzisiaj mojego slajma zrobiłam z takich dodatków jak kwiaty właśnie, cekiny i brokat. Pięknie się prezentuje i zobaczcie, jak rozciąga, ale przy tym jest mnóstwo fajnej zabawy. Już teraz i Wy wiecie, jak zrobić takiego slajma własnoręcznie u siebie w domach. Moi kochani, jeśli spodobał Wam się przepis na mojego slajma, którego możecie zrobić u siebie w domach, koniecznie dajcie lajka, czyli łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału Kocham Zabawki i dodawajcie komentarze. A w nich wpiszcie, czy Wy próbowaliście już ten przepis na slajmy, czy Wam się spodobał, czy jest łatwy, czy trudny. Ja jestem zachwycona. Szybko się robi tego slajma, bardzo łatwo i jest taki ogromny i można się nim bawić dowoli. A ja Was żegnam, serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia. Pa, pa, dzieciaki!